wydanej w 1934 roku obszernej, prawie 800-stronicowej historii walk na przedmościu Warszawy, która to historia była spisana przez majora Bolesława Waligurę, czytamy, że 14 i 15 spotykały się tutaj wojska piechoty z huzarami śmierci. Walki były bardzo krwawe, to wtedy następowały największe przełomy w liniach obronnych Polaków. A kawaleria siły Nowickiego wnosiła dużo moralnego, bohaterskiego fermentu. Ułańska fantazja, brawura, brak jakichkolwiek zahamowań, szarże na sytuację prawie że nie do obrony. Oni to potrafili zrobić. Dodatkowo jeszcze utrzymywali kontakt, meldunki między 48. Pułkiem Piechoty a dowództwem grupy Zegrze, czy utrzymywanie kontaktu między 1. Dywizją Litewsko-Białoruską a 10. Dywizją Piechoty. To wszystko huzarzy śmierci robili. Ale w owej książce z 1934 roku czytamy też, że podziwiano trzeci szwadron policjantów, którzy byli bardzo karni, z morałem opowiadali o patrolowaniu, o spotykaniu wojsk bolszewickich. Nie bali się. Wnosili dużo świeżego oddechu i wiary w zwycięstwo. Mówiono też, że jeden ze szwadronów, ten młody, z ochotników się składający, był jeszcze niezbyt wyuczony, nieopierzony. Im jakoś chyba nie ufano. Trudno to teraz stwierdzić. Wiadomo, że huzarzy nie przegrali żadnej potyczki, żadnej bitwy w sierpniu roku 20. Tutaj w Borkach nad rzeką Żądzą, właśnie tu, gdzie stoimy, 17 sierpnia, kiedy już oddziały poszły na tyły wroga, oddziały szwadronu, pluton Rozumskiego. Tutaj dwie główne grupy huzarów zdobyły cztery działa z jaszczami pełnymi amunicji, prawdopodobnie które to działa wcześniej Sowieci odebrali Polakom. Tutaj też patrolowali te tereny. Jak zwykle niezachwiani, pełni wiary w zwycięstwo, oni, huzarzy śmierci.